Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: tylko do wsi nie wstępuj. Gdy człowiek nie chce uznać, że są w nim sprawy, które należy zmienić, może stać się niewidomym. Czasami ktoś mówi: nie widzę i nie chcę widzieć, ale przez to staje się niewrażliwym na to, co go osłabia, a nawet niszczy. Wydaje się, że człowiek pozbawiony poczucia bezpieczeństwa albo krytycznego stosunku do samego siebie, to jest ktoś, kto ma oczy zamknięte. Potrzeba nam kogoś, kto swoją dobrocią pozwala i umożliwia zdobycie się na odwagę spojrzenia w twarz temu, na co zamykamy oczy. Gdy się boimy, zamykamy oczy. Niekiedy również serce. Potrzebny jest ktoś, kto zobaczy, że mamy te serce zamknięte. Jezus kładzie na niewidomego ręce. Przypomina to gest modlitwy wstawienniczej za drugiego człowieka. Potrzeba było, aby ten człowiek odczuł, że może być blisko Jezusa ze swoją biedą. Człowiek niejednokrotnie ślepnie, gdy traktuje rzeczywistość ziemską jako przeszkodę na drodze do uświęcenia. Gdzie jest bliskość Pana, tam wszystko to, co traktowałem jako ciężar, staje się dla mnie pomocą. Co przyczynia się do przejrzenia? Pokora. Potrzeba pochylenia się nad swoim brudem. Może należy odkryć, że zbyt radykalnie, a nawet w sposób perfekcyjny, chciałem i chcę przeżywać moje życie. Miało ono być bez zastrzeżeń. Tak się nie da żyć. Gdy wychodzimy z grzechu, który nas bardzo upokarza, otwierają się nam oczy i uczymy się inaczej patrzeć na to, co było, ale też inaczej patrzeć na to, co będzie. Grzech uczy pokory tych, którzy pozwalają dotknąć się Jezusowi. Nie zmieniają się ci, którzy nie pokornieją przez skruchę, która winna być stylem życia po zbłądzeniu. Ważne jest to, aby siebie nie potępiać. Bez względu na to, jak złe było, czy jak złe jest moje życie. Stać mnie na miłość do samego siebie, ponieważ Chrystus miłuje mnie, żyjąc bliżej mnie niż ja samego siebie. W życiu trzeba szukać tego, co wzmocni mojego ducha, co go odnowi. Nie wolno chować się za innymi, nie szukać podpórek w człowieku, myśleć samodzielnie i uczyć się wprowadzać korektę w swoje myślenie, tam gdzie ono zagrożone jest kolejną ślepotą. Trzeba pozwolić, aby inni od czasu do czasu popatrzyli krytycznie na moje życie. To zbliża, a równocześnie leczy.